Panie Tylko, jak pani oceni tak na gorąco, zaraz po meczu, no to spotkanie dzisiejsze? No przede wszystkim na plus jest to, że padło dużo bramek, więc kibice, którzy przyszli w ten chłodną niedzielę, na pewno mieli co oglądać. Natomiast smuci mnie fakt, że przegrywamy kolejny mecz z rzędu. Kolejny mecz z rzędu popełniamy takie same błędy, więc no musimy na pewno zastanowić się nad tym, jak te błędy wyeliminować. No dzisiaj gra była szybka. No już mówimy dużo bramek, ale gra była szybka, taka można kombinacyjna. No ale co zabrakło u pani? No w mojej drużynie przede wszystkim zabrakło, moim zdaniem, przede wszystkim do skoku po stracie, to jest raz, a dwa, gdzieś tego ostatniego podania, bo to, że my sobie stworzyliśmy sytuację, to tych sytuacji było mnóstwo, że tak powiem, natomiast brakowało przede wszystkim kropki na i, bo to ostatnie podanie musi być wypieszczone, a było przeważnie pod nogi przeciwnika. No jak na Beniaminka to gra dzisiaj wyglądała, no porządnie, można tak powiedzieć. No ja nie jestem zadowolona, jak mam być szczera, natomiast czeka nas na pewno długi okres przygotowawczy, że tak powiem. Mamy całą zimę na to, żeby to przepracować, gdzieś wyeliminować przede wszystkim te błędy i zastanowić się nad tym, co możemy robić lepiej, żeby przede wszystkim spełnić nasz cel na ten sezon, czyli utrzymać się w tej lidze i za rok spróbować swoich sił, gdzieś tam piąć się powolutku w tabeli i przede wszystkim zdobywać doświadczenie. Panie trenerze, ostatni mecz, bardzo dobry wynik. Można powiedzieć, że wysoki wynik. Jak pan to oceni? Tak, rozegraliśmy tutaj z Beniaminkiem ostatni mecz w Starych Oborzyskach. No ciekawy mecz na pewno, otwarty mecz, dużo bramek. Najważniejsze, że zakończył się dla nas szczęśliwie i chyba zasłużenie zainkasowaliśmy te 3 punkty. Myślę, że dziewczyny dzisiaj zagrały swoją piłkę. Tak naprawdę trochę tych błędów w obronie nam się przytrafiło, ale mówię, tutaj w piłce kobiecej te błędy zdarzają się bardzo często. Staramy się te błędy eliminować. Aczkolwiek, no mówię, najważniejsze w tym meczu były 3 punkty. Najważniejsze, że obyło się bez kontuzji i będziemy wracali szczęśliwi do domu. Pamiętam, że Ester. Ester zrobiła swoją robotę dzisiaj tak naprawdę, no i o to chodzi, tak naprawdę ona tutaj u nas jest po to, żeby te bramki nam dawała, żeby strzelała, wprowadza w tej ofensywie fajny spokój, to co ma wykończyć, wykańcza i z tego się cieszymy, bo naprawdę jest tutaj bardzo dużym wzmocnieniem naszej drużyny w tym sezonie. A z czego wynikał taki lekki chaos w drugiej połowie? Lekki chaos wynikał z tego, że troszeczkę rozluźnieni na tą drugą połowę wyszliśmy, bo strzeliliśmy bramkę dającą nam przewagę, za chwilę bramkę straciliśmy i tak troszeczkę nerwowo się zrobiło, zabrakło troszkę, mówię, przytrzymania piłki, troszkę tej małej gry zabrakło, ale mówię, dziewczyny wytrzymały to ciśnienie, które tam w tej drugiej połowie było i bo no, pomimo, że były te jakieś tam indywidualne błędy, to jako drużyna naprawdę zaprezentowaliśmy się dobrze. I udało się ten wynik korzystny do końca utrzymać. To może tak w 3 krótkich zdaniach podsumowanie tej rundy. No ja przede wszystkim dziewczynom chciałem podziękować za dobrą rundę, bo zdobyliśmy 19 punktów. Mogło tych punkcików być może ciut więcej, może tych bramek straconych mogło być ciut mniej tak naprawdę, ale ogólnie runda udana. Ciężka, trudna runda, bo obawialiśmy się troszkę tej rundy przed rozpoczęciem tych rozgrywek. Ja tutaj ze swojej strony na pewno chciałbym podziękować przede wszystkim dziewczynom, bo dziewczyny tutaj główną rolę odegrały w tej rundzie. Chciałem podziękować trenerom, którzy tutaj też tą drużynę wspierali. Bardzo trenerowi Marcinowi Brodeckiemu, trenerowi Mateuszowi Kubicy, trenerowi Wojtkowi Kędzierskiemu. No mówię, bez tego tam sztabu to ciężko by było tutaj taką drużynę już na tym poziomie rozgrywkowym w tych czasach ogarnąć, ale mówię, staramy ten kroczek do przodu cały czas robić, iść do przodu i myślę, że jakimś wykładnikiem tutaj naszego progresu jest ta zdobycz punktowa, no mówię, bo te 19 punktów no to jest, myślę, że taki pozytywny wynik i nastrajający optymizmem przed rundą rewanżową.